Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. We wtorkowym wydaniu wiadomości telewizji Imperium powiemy o Orszaku Trzech Króli, który przejdzie jutro ulicami naszego miasta, zbliżającym się finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbiórce dla zwierząt. Szczegóły za chwilę w serwisie. Zapraszam. Pamiętajmy o jutrzejszym dniu. Nie tylko ze względu na przypadające święto, ale także ze względu na zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. W Święto Trzech Króli będą obowiązywały rozkłady ważne w niedzielę i święta, z uwzględnieniem dwóch wyjątków. Funkcjonowanie linii 250 łączącej Zabrze z Gliwicami zostanie zawieszone, natomiast autobus linii 59, 194, 710, 850 będą kursować według rozkładów ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych, to jest bez obsługi przystanków przy centrach handlowych. Nastąpi zatem skrócenie trasy. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku powołano na 4-letnią kadencję powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach. Rada składa się z 5 członków, którzy wczoraj zostali zaprzysiężeni. Do zadań zespołu będzie należało m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta oraz miejskich programów dotyczących działań na rzecz niepełnosprawnych i ocena ich realizacji. Wczoraj w wiadomościach mówiliśmy o tym, jak pomóc osobom potrzebującym przetrwać ujemne temperatury, a dziś przypominamy o pomocy dla bezdomnych czworonogów ze schroniska. Organizatorzy wydarzenia na Facebooku Pomoc dla Schroniska w Gliwicach chętnie przyjmą karmę suchą lub mokrą, zarówno dla psów, jak i dla kotów, a także kaszę, ryż, makaron, koce, smycze, obroże oraz miski. Akcja trwa od 6 stycznia do 13 lutego. W tym samym dniu zebrane dary zostaną zawiezione bezpośrednio do schroniska. Dary dla zwierzaków można zostawić w kilku lokalizacjach. Szczegóły na stronie wydarzenia. Jutro już po raz kolejny Gliwiczanie spotkają się na rynku, ale zanim tam się znajdą, przejdą przez miasto prowadzeni przez Trzech Króli. Trzy kolorowe grupy symbolizujące trzy kontynenty, z których pochodzili biblijni królowie, poprowadzą trzy grupy Gliwiczan. W orszaku wyruszającym spod kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego będzie dominował kolor żółty. W grupie startującej spod kościoła Świętego Michała Archanioła czerwony, natomiast wśród wyruszających z ulicy Barlickiego będzie dominowała barwa niebieska. Organizatorzy zachęcają do tego, aby uczestnicy byli ubrani w stroje w tych kolorach. Wszystkie grupy spotykają się na gliwickim rynku, gdzie pokłonią się Dzieciątku Jezus, leżącemu w stajence przy ratuszu. Start orszaku równocześnie w trzech lokalizacjach o godzinie 14. W niedzielę 10 stycznia w Gliwicach, podobnie jak w całej Polsce, także i u nas, zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W dniu finału czekają nas licytacje wośpowych gadżetów, limitowanych koszulek gliwickiego finału i gadżetów przekazanych przez partnerów sztabu. W mieście spotkać będzie można ponad 200 wolontariuszy z identyfikatorami wyposażonych w czerwone serduszka, a o godzinie 20 nie zabraknie tradycyjnego światełka do nieba. Tradycyjnie już finałowi będzie także towarzyszyć wiele dodatkowych wydarzeń, a wśród nich wernisaż akcji Gliwiccy Artyści na Rzecz WOŚP, niedzielny bieg z Fundacją Biegamy z Sercem, a także koncert i próba bicia rekordu w parzeniu herbaty. I to wszystko we wtorkowym wydaniu wiadomości telewizji Imperium dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom. Wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w internecie na tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam w czwartek, a za chwilę po serwisie informacje sportowe, które przygotował i przedstawi Tomek Czoik. Dziękuję za dziś i w imieniu swoim oraz zespołu życzę spokojnego popołudnia.